Tada, jestem Massimo Dutti, bowiem prosiłyście, abym powiedziała, co warto kupić podczas wyprzedaży, a mówię zawsze to co pół roku, mam takie vlogi, więc proszę bardzo i dla Was, idę coś przymierzyć. Właśnie spotkałam jedną z moich fanek, sobie pogadałyśmy, to było bardzo miłe, co tutaj na wystawie jest, już patrzymy. No przepiękny ten garnitur. Świetnie wygląda, taki must have. Dużo pomarańczy. Ta pomarańczowa sukienka też piękna. Natomiast nie dla mnie, ale fason bardzo fajny. Idziemy zobaczyć ten pomarańcz. Moje kolory. Lecimy z sukienką, taką asymetryczną dołem, na ciele bardzo przyjemnie, choć jest to modal i poliester, wygodna, natomiast chyba ja powinnam mieć rozmiar mniejszą, bo tutaj jestem jakaś duża, ale dyskwalifikacja przez ten poliester, nie, ale tak na ciele bardzo przyjemnie. I kolejna sukienka, biała, taka 3/4, więc dla fanów takiej długości za kolano. Uszyta jest z bawełny, 100%. No ale jeżeli chcecie wyglądać jak szeleszcząca pielęgniarka, no to w tym będzie w sam raz. Taki zestaw, proszę bardzo. Koszula, chyba z wiskozy, z fontazie można wiązać. Ja mam na sobie rozmiar S, przeceniona z 300 na 200 zł. Bardzo ładna, taka, no taka śmietana, super. Do tego spodnie z wysokim stanem. Ja mam na sobie rozmiar 38, leży idealnie i chyba sobie je kupię przecenione z 200 na 129 zł. Bardzo fajne, podobają mi się. I jeszcze pokazuje się w takiej kobaltowej koszuli Leocel Viscosa. Przyjemna, z 300 zł przeceniona na 200, ale ja jej nie wezmę, bo za bardzo prześwituje. Może Wy tego nie widzicie, ale jest trochę za bardzo przezroczysta. Ale fajna. Podejście numer 2, tym razem inne Massimo, w innym centrum handlowym, ale zaraz pokażę, co tu będzie ciekawego. Idziemy do wyprzedaży. Zobaczcie, to jest taki koszyk. Oblukajmy go. On teraz kosztuje 300 zł. I wygląda tak. A mój za 139, mniejszy. Z mango. Wygląda nie gorzej. Czyli mój lepszy. To jest taka narzutka. Fajna z pęknięciem, ale ona ma jeden minus, od razu mówię, że te guziczki ciężko się zapina. Ale do tej stylóweczki super. Te buty wyglądają bardzo fajnie, ale już wiem, że są dosyć ciężkie. Także ostrzegam. I też dobra przecena. Z 449 na 300. Ładne, ale nie idealne. Za ciężkie. Co do butów, jest wybór, ale nic takiego na 100%. Nie. Nie. Myślałam, że trafiłam na idealne spodnie, ale jednak nie. No nie. To nie przejdzie. No szkoda. I kolejne podejście. Fajna koszula. Ta za to jest niefajna. A teraz taki komplet. Wdzianko.
To jest rozmiar L, więc trzeba brać większe, zobaczcie, bo ono w sumie jest dopasowane. Z 400 zł na 249. No fajne, ale nie padłam. I do tego spodnie. Chciałam przymierzyć te spodnie, takie strzępione dołem. Z 249 na 149. Piękny mają kolor, taki śmietanko-beżowy, ale też to nie jest to. Teraz mierzę fajną, oversize'ową koszulę błękitną z bawełny, ale co tu się zadziało? Ten kołnierzyk jest tak duży, że to nie wygląda dobrze. Nie wiem, dlaczego taki ten kołnierz. Natomiast sama koszula jest fajna. 200 zł, przeceniona z 300. No ale nie, ten kołnierzyk jest za duży. I jeszcze taka koszula, wiązana w pasie. Ja mam na sobie rozmiar S, ona jest luźna, z 249 na 149 zł i jest z wiskozy. Fajna. I jeszcze fajna kurtka, ja mam podobną z Greenpointa, więc nie potrzebuję. A ta kosztuje 249 zł, przeceniona z 400, mam na sobie M. Fajna. Fajna. No cóż, kochani, w tym roku nie poszalałam na wyprzedażach. Kupiłam na razie jedną parę jeansów i to jest wszystko. Mam jednak nadzieję, że coś tam jeszcze złowię. Parę fajnych perełek podlinkuję Wam pod vlogiem. Rzeczy, które ja już mam, a mogą Wam się przydać. Niezmiernie żałuję, że coś poszło nie tak. Albo ja jestem bardziej wymagająca, albo moja kolekcja z preską była taka super, że nic więcej nie potrzebuję. Także... może za pół roku lepszą wyprzedaż trafię. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Subskrybujcie. Pa!